Naukowiec stwierdził, że zawartość węgla-14 w próbce pewnej substancji wynosi 25 gramów. Stosunek A zawartości węgla-14 w próbce w gramach do czasu T w latach, jaki upłynął od, od momentu pierwszego badania, wyrażono za pomocą następującego równania. No i tutaj mamy funkcję, która opisuje, jak, jak się zmienia w czasie zawartość tego węgla w próbce. A jest równe 25 razy E do minus 0,00012 razy T. Czyli to jest Minus 12 100 000 razy t. Za ile lat zawartość węgla 14 w próbce wyniesie dokładnie 20 g? Podaj dokładną odpowiedź wyrażoną w postaci logarytmu naturalnego. No dobrze, czyli tutaj widzimy, że rzeczywiście to się zgadza w postaci tej funkcji z tym, że w chwili początkowej jest 25 g, jak wstawimy t równe 0, to wykładnik będzie równy 0, e do zerowej to jest 1, czyli w chwili t równej 0 mamy 25 gramów. a teraz pytamy, dla jakiego t? Wartość tej funkcji będzie równa dokładnie 20 gramów. Czyli pytamy, dla jakiego t, 20, będzie równe wartości tej funkcji. Czyli wartość tej funkcji będzie równa 20, czyli tutaj musimy napisać po prawej stronie wzór tej funkcji. 25 razy e do minus 0,00012 razy t. No i mamy równanie, z którego wyznaczymy t. Jak to zrobić? No możemy zacząć. Od podzielenia przez 25. Wtedy będziemy mieli po lewej stronie 20 podzielone przez 25. To się równa E do minus 0,00012 razy T. 20 przez 25 to można skrócić przez, skrócić przez 5 i będziemy mieli 4 piąte. Może będę tutaj na dole kontynuował. 4 piąte to się równa E do minus 0,00012 razy T. Teraz, jak obliczyć T? Czyli chcemy poznać wartość tego wykładnika. Wartość wykładnika, dla jakiego funkcja wykładnicza przyjmuje pewną, pewną wartość. Czyli tutaj musimy skorzystać z funkcji odwrotnej do funkcji wykładniczej. A funkcją odwrotną do funkcji wykładniczej, jak wiemy, jest logarytm. Tutaj mamy funkcję o podstawie e, czyli musimy użyć logarytmu o podstawie e. A logarytm o podstawie e to jest logarytm naturalny. Czyli zobaczmy, co się stanie, jak obliczymy logarytm naturalny obu stron tego równania. Czyli napiszemy tutaj sobie logarytm naturalny tej lewej strony, a tutaj napiszemy logarytm naturalny tej prawej strony. No to po lewej mamy tutaj jako argument 4 piąte, a po prawej mamy to co było, e do minus 0,00012 razy t. No i teraz na jakie pytanie odpowiada funkcja logarytm? No wiemy, że funkcja logarytm odpowiada na pytanie, do jakiej potęgi trzeba podnieść podstawę logarytmu, żeby dostać ten argument. Tutaj podstawą logarytmu jest e. Logarytm naturalny to jest logarytm o podstawie e. Logarytm naturalny to jest to samo co logarytm o podstawie e od jakiejś zmiennej x na przykład. Czyli pytamy, do jakiej potęgi trzeba podnieść e, żeby dostać e do minus czegoś tam. No, do jakiej potęgi trzeba podnieść e, żeby dostać e do jakiegoś wykładnika? No, trzeba wziąć ten wykładnik, czyli po prawej stronie to uprości się po prostu do tego wykładnika. Logarytm naturalny z e do czegoś to jest po prostu to coś. Czyli mogę teraz to równanie jeszcze raz przekształcić. Napiszę najpierw po lewej stronie to, co tutaj było po prawej. Tak jak mówiłem, to się uprości po prostu do wartości tego wykładnika. Logarytm od e do jakiegoś wykładnika to po prostu ten wykładnik. Czyli będę miał minus 0,00012 razy t. Równa się i teraz przepiszę po prawej stronie to, co było po lewej. Czyli logarytm naturalny z 4 piątych. Logarytm naturalny z czterech piątych. Może już będę Derek pisał cały czas tym samym kolorem. Teraz mogę podzielić przez ten współczynnik przy t i dostanę wtedy wzór na t. Czyli napiszemy, że t jest równe, kreska łamkowa, logarytm naturalny z czterech piątych, podzielone przez tę liczbę, czyli przez minus 0,00012. No i już, to jest wynik, dlatego że pytali nas o dokładną odpowiedź wyrażoną w postaci logarytmu naturalnego. I to właśnie tutaj dostaliśmy. Dostaliśmy dokładną odpowiedź wyrażoną w postaci logarytmu naturalnego. Mogę to wpisać w pole odpowiedzi i komputer to zaakceptuje. Tu bym wpisał, że to jest właśnie logarytm naturalny od 4 piątych podzielony przez minus 0,00012. Ale czasami nas pytają o odpowiedź, obliczono na kalkulatorze z jakimś przybliżeniem, z jakąś dokładnością. No ja to tutaj sobie obliczę na kalkulatorze, dlatego że mnie po prostu ciekawi, ile to będzie w latach. Ile lat trzeba czekać, żeby te 5 gramów z tej próbki tego węgla C14 ubyło. No to obliczę to sobie na kalkulatorze. Czyli liczymy. 4 piąte, 4 podzielić na 5 i z tego logarytm naturalny. I to muszę podzielić przez tę bardzo małą liczbę, przez liczbę 0. Przecinek, raz, dwa, trzy, zero, jeden, dwa. Jeszcze to musi być z minusem. To ile to wychodzi? 1859 lat, przecinek i tak dalej. Powiedzmy, że zaokrąglimy to do pełnych lat, to tutaj musimy jeszcze, ponieważ to jest więcej niż pół, to będzie 1860 lat. 1860 lat. Tyle trzeba by było czekać. I gdyby nas pytali o odpowiedź w latach, obliczoną w przybliżeniu, to byśmy to wpisali. A tu akurat nas pisali o. Dokładną odpowiedź wyrażoną w postaci logarytmu naturalnego, więc wpiszemy tak.